Przechodzimy do pytania trzeciego, które zgłosili państwo posłowie Jan Łopata, Mirosław Pawlak, Marek Gos, Henryk Smolarz, Genowefa Tokarska, Krystyna Ozga i Elżbieta Nawrocka z klubu Polskie Stronnictwo Ludowe w sprawie uregulowań obrotu suszem tytoniowym. Do ministra finansów. Pani Genowefa Tokarska zgłasza, tak? Występuje, proszę bardzo. Panie ministrze, moje pytanie dotyczy projektu ustawy z dnia 23 marca 2015 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem ministra finansów do tego projektu te zmiany mają być uproszczeniem przepisów w zakresie podatku akcyzowego. Mają przyczynić się do ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami, do ograniczenia obciążeń, zmniejszenia kosztów procedur administracyjnych, a tym samym kosztów wykonywanej działalności. I właśnie my, pytający posłowie, w ramach konsultacji tego projektu i potrzeby obniżania kosztów działalności gospodarczej, pytamy, czy aby zapisy tego projektu, artykuł 65, a w szczególności artykuł 65 ustęp 3b i 9a, nie są zaprzeczeniem stawianych celów. Projekt ten zakłada, ustala wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Polski rynek tytoniowy został kilkanaście lat temu oddany koncernom światowym prawie w całości. Dzisiaj w Polsce działa jedynie niewielka grupa firm, małych firm o polskim kapitale, które zwracają uwagę, że propozycja wysokości zabezpieczenia minimalnego na poziomie 2 milionów złotych, a maksymalnie na poziomie 30 milionów złotych, to jest zwyczajnie zamach na ich istnienie. I coś chyba w tym jest, panie ministrze, skoro w uzasadnieniu piszecie dosłownie, cytuję, takie rozwiązanie zapobiegnie z jednej strony uzyskaniu uprawnienia do dokonywania skupu suszu tytoniowego przez niewielkie, niewiarygodne podmioty, w przypadku których istnieje największe ryzyko nadużyć i powstania zaległości podatkowych, a z drugiej strony nadmiernemu obciążeniu kosztami zabezpieczenia akcyzowego dużych, wiarygodnych podmiotów. To się wydaje po prostu nieporozumieniem. Bardzo proszę o wyjaśnienie, panie ministrze. I na pytanie, na sprawę podniesioną przez panią poseł, do tej sprawy odniesie się wiceminister finansów, pan Jarosław Nedyman. Proszę. Panie marszałku, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że jeszcze ustawy w Sejmie nie ma, a już nad nią dyskutujemy, bo to dobrze wróży i to dobrze wróży też, że ta ustawa dość szybko powinna przez Sejm przejść, bo akurat ta ustawa jest wyjątkowo korzystna dla przedsiębiorców. Bardzo, bardzo mamy dużo głosów, że przedsiębiorcy już się dopytują, kiedy ona będzie. W tej ustawie dużo różnych uproszczeń wprowadzamy, ale w stosunku do pośredniczących podmiotów tytoniowych proponujemy pewne zaostrzenie przepisów, dlatego że wiemy, że w tym obszarze jest miejsce na spore nadużycia. Mogę państwu powiedzieć, że w tamtym roku dla 351 podmiotów przeprowadzono kontrolę w 260 i aż w 95 wykryto nieprawidłowości, choćby takie, że stwierdzono, że fikcyjna sprzedaż suszu tytoniowego dotyczyła 983 ton. Także na straty dla budżetu państwa prawie 500 000 000 zł. Więc są tam nieprawidłowości. Pytali państwo o zabezpieczenia. Dlaczego takie duże? Rozumiem, że odnosiła się pani do tego projektu, który wisiał, który poszedł do konsultacji. Myśmy w międzyczasie wsłuchali się w głosy, które dotarły do nas z rynku. I w tym projekcie, który światło dzienne ujrzy bodajże jutro, a jak nie to na początku przyszłego tygodnia, poszliśmy w stronę właśnie tych małych, drobnych podmiotów, uczciwych podmiotów, chociaż to nie tak łatwo powiedzieć, kto jest uczciwy, a nie uczciwy. I zwiększyliśmy możliwość dla naczelnika Urzędu Skarbowego dla obniżania tych poziomów zabezpieczeń. Wprowadzona została też taka możliwość zabezpieczenia ryczałtowego, które wyniesie 30% takiego normalnego zabezpieczenia. Ono będzie skierowane do tych wiarygodnych podmiotów, takie, które mają majątek, które mają historię,
co do których szansa czy też ryzyko na nieprawidłowości nie jest w naszym przekonaniu duże. Trzeba pamiętać, że jak ten rynek uzdrowimy, no to skorzystają na tym wszyscy i producenci, ale całe społeczeństwo, dlatego że no tych, jak Państwu mówiłem, tylko na podmiotach pośredniczących, tylko na fikcyjnych transakcjach około 500 000 000 zł państwo polskie straciło. Dziękuję. Proszę, pani poseł Tokarska po raz drugi chce zabrać głos. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, cieszę się, że jest ta tendencja do zmiany tych zapisów, bo to jest działanie wysoce monopolistyczne, bym powiedziała, właśnie promowania tych dwóch, natomiast likwidacji małych, które sobie nie poradzą z opłaceniem tych zabezpieczeń. Ja chciałabym zapytać jeszcze, czy ja rozumiem, że trzeba likwidować nieprawidłowości w zobowiązaniach podatkowych. Dotychczas sprawy kontraktacji i skupu skupione były w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego. Czy nie prostszą sprawą byłoby przekierowanie tych kontroli czy nadzoru do zwyczajnie do urzędów celnych, które prowadziłyby tę kontrolę na koszt podmiotów prowadzących taką działalność? Wydaje się, że to byłoby zdecydowanie prostsze i nie rodziłoby tych takich dysproporcji między dużym a małym. Dziękuję. I ponownie głos zabierze minister Jarosław Neneman. Panie marszałku, pani poseł, przejęzyczyłem się, powiedziałem urząd skarbowy, a to ma być urząd celny oczywiście, bo mówimy, ponieważ wczoraj VAT-em się zajmowałem i ten VAT mi w głowie został. Oczywiście kontrole powinni przeprowadzać celnicy, bo oni się akcyzą zajmują i mają doświadczenie. Problem polega na tym, że po co są zabezpieczenia potrzebne? No, na tym rynku oprócz firm uczciwych działają też firmy nieuczciwie, po których zostaje tylko, nic nie zostaje. I jak się okaże, że kilka milionów akcyzy zniknęło, to już nic nie mamy. Więc po to te zabezpieczenia są, ale tak jak mówiłem, dla tych podmiotów, które mają dobrą historię, które mają majątek, które się naprawdę trudnią obrotem czy przetwórstwem, a nie tylko mają biuro wirtualne gdzieś wynajęte, to ten naczelnik Urzędu Celnego może ryczałtowe zabezpieczenie zastosować, które wynosi 30% tego podstawowego. I w przypadku firmy, która działa, to myślę, że to nie będzie kwota, która może jej uniemożliwić działanie. Dziękuję.